Proszę księży, bardzo się cieszę z tego, że mogę razem z wami tutaj być, podzielić się tym, czym żyje Kościół, ale i również podzielić się własnym doświadczeniem życia zakonnego, bo pomimo tego, że jestem biskupem, to nadal mieszkam ze swoimi współbraćmi pod jednym dachem, w jednej wspólnocie zakonnej. Proszę księży, to co ksiądz prowincjał powiedział, moje zgromadzenie i wasze, albo wasze i moje, powstało niemalże w tym samym czasie. Założyciele mieli podobne myśli, ponieważ ojciec Klaret, gdy zakładał zgromadzenie, nie myślał nigdy o tym, że powstanie zakon. Założył po prostu stowarzyszenie księży diecezjalnych do głoszenia misji, rekolekcji, do posługi ewangelizacyjnej. No ale gdy ojciec Klaret założył wspólnotę księży do posługi rekolekcyjnej, 9 miesięcy później nominacja na arcybiskupa, musiał opuścić Hiszpanię, pojechał na Kubę, a przełożony, który objął władzę nad stowarzyszeniem, delikatnie, powoli wprowadził śluby zakonne i powstało zgromadzenie. I też myślę, że to, co jest podobne u was, to zgromadzenie dedykowane jest Niepokalanemu Sercu. Pierwsza nazwa klarytynów to Synowie Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy. Założyciel Palotynów żył bardzo krótko. Z tego, co pamiętam, 55 lat. To tu jest nieraz część kapitulnych, już masz nieco więcej. Ojciec Klaret żył 63 lata. I zobaczmy, tym ludziom wystarczyło 50 lat, żeby dokonać przewrotu prawie że w Kościele. Odnowili oblicze Kościoła. Dlatego, że to byli ludzie, którzy żyli pasją głoszenia Ewangelii. To, co jest w życiu świętego Pawła Apostoła. Proszę księży, chciałbym dzisiaj w tych dwóch konferencjach przybliżyć takie dwa zagadnienia. Pierwszym na kanwie ostatniego dokumentu kongregacji, mianowicie Nowe Wino, Młode Bukłaki, czyli powiedzieć, jak Kościół patrzy na życie zakonne. My jesteśmy w Kościele, to jest bardzo ważne. A druga konferencja, czego dzisiaj, dzisiejszy świat oczekuje od życia zakonnego. Myślę, że takie dwa filary to jest też nasze posłanie. Życie zakonne, wiemy, że ono jest w Kościele i jest dla Kościoła. Ojciec Święty Franciszek ma wielkie jakieś takie pragnienie odnowy życia zakonnego. Dlatego, że sam jest jezuitą i doskonale wie, jak wygląda obecna sytuacja życia zakonnego. W jednym ze swoich przemówień papież Franciszek powiedział, że życie zakonne jest tym w Kościele, czym jest serce w organizmie człowieka. I Ojciec Święty rozwinął tę myśl, mówiąc, jeśli są problemy z sercem, problemy są z całym organizmem. Ci, którzy z księży, którzy biorą leki na nadciśnienie, wiedzą, co to znaczy. A więc jak źle serce funkcjonuje, źle funkcjonuje cały organizm. Dlatego, że serce jest tą pompą, która napędza cały organizm życia człowieka. Jak źle jest sercem, jest źle z człowiekiem. Jak serce dobrze funkcjonuje, funkcjonuje dobrze organizm. I dlatego Ojciec Święty mówi tak. Miernikiem życia Kościoła są zakony. Jeśli zakony przeżywają kryzys, kryzys przeżywa cały Kościół.
Jeśli zakony przeżywają odnowę, odnowę przeżywa cały Kościół. Każdy kryzys w Kościele rozpoczyna się od kryzysu życia zakonnego. I każde nawrócenie, reforma w Kościele rozpoczyna się od reformy życia zakonnego. Ojciec Święty w zasadzie przypomniał to, co powiedziała święta Teresa z Lizjer. W sercu Kościoła mej Matki będę miłością. Zakony są w sercu Kościoła, który jest naszą Matką. I naszym zadaniem jest przywracanie prawdziwego oblicza Boga, zniekształconego przez ten świat, który jest miłością. Najprostsze zadanie zakonów. Przypominać o tym, że Bóg jest miłością, że Bóg jest zatroskany, że Bóg jest kochający. Dlatego Ojciec Święty zaproponował nam pewną pedagogię, w którą weszła również Kongregacja do spraw Instytutów i Życia i Stowarzyszeń Życia Konsekrowanego. Te wszystkie dokumenty, które zostały nam dane w roku życia konsekrowanego, są po to, żebyśmy dokonali refleksji nad naszym powołaniem i naszą misją, nad naszą tożsamością. Kościół chce, abyśmy zatrzymali się w drodze. Dlatego, że, proszę księży, my jako wspólnoty zakonne jesteśmy cały czas pod presją działania. My jesteśmy nastawieni na działanie. My jesteśmy dzisiaj zdominowani presją dzieł koniecznych. My musimy koniecznie coś zrobić. My cały czas jesteśmy zabiegani. Dlatego Ojciec Święty mówi, zatrzymajcie się. Dokonajcie refleksji. Przemódlcie. Rozeznajcie. I dopiero podejmijcie decyzję. Proszę księży, gdybym zrobił teraz tutaj sondaż wśród was i zapytał się, ilu z was miało przynajmniej 3 albo 4 powody, żeby na tą kapitułę nie przyjechać, myślę, że 3/4 by podniosło rękę do góry. Bo każdy miał coś koniecznego do zrobienia. Gdyby niektórzy nie musieli tu przyjechać, nigdy w życiu by to nie przyjechali. Zawsze mamy coś do zrobienia. Dlatego Ojciec Święty mówi, zatrzymajcie się. Zatrzymajcie się w drodze. Dlatego, że istnieje taka pokusa i niebezpieczeństwo pójścia w taką dziedzinę aktywizmu. A to grozi wypłukaniem duchowym. I mamy nieraz bardzo wspaniałych działaczy, ale jeśli chodzi o życie zakonne, trzeba powiedzieć, że jesteśmy w pewnej zadyszce. W zgromadzeniach męskich tego tak nie widać. U sióstr jest to bardzo wyraziste. Dlatego, że my na pewnym etapie ulegamy wypłukaniu duchowemu. Nie chcę pytać, ale ja bym się zapytał teraz sekretarza prowincji czy księdza prowincjała, ilu ze wszystkich palotynów z całej prowincji w ubiegłym roku nie odprawiło pełnych rekolekcji zakonnych. Okazałoby się, żebyśmy naliczyli kilku. Pełnych rekolekcji zakonnych. Nieraz te rekolekcje to jest praca terenowa. Zobaczmy, że w ilu wspólnotach nie było pełnych dni skupienia. Zawsze coś jest ważniejszego. Dlatego
zostały nam dane dokumenty przez Stolicę Apostolską, które wymagają głębokiej refleksji. Ojciec Święty rozpoczął rok życia zakonnego listem okólnym „Radujcie się”. Co to znaczy? Ojciec Święty mówi: wróćcie do źródeł waszego powołania. Odkryjcie radość konsekracji. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj na świecie, naprawdę mówię szczerze, nie brakuje smutnych, sfrustrowanych i przygnębionych zakonników. Jak my nieraz na siebie patrzymy, na ten entuzjazm powołaniowy, no to tak jakby Pan Bóg komuś krzywdę zrobił. Ojciec Święty mówi: radujcie się. I ten dokument „Radujcie się” ma takie trzy przestrzenie. Z wdzięcznością patrzcie na przeszłość, teraźniejszość przeżywajcie z pasją, z nadzieją patrzcie na przyszłość. Z wdzięcznością na przeszłość. Życie zakonne nie jest rewolucyjne. Ono jest ewolucyjne. Mamy sięgać do korzeni. Mamy żyć bogactwem charyzmatu, który został nam dany. My jesteśmy tylko spadkobiercami. Mamy pogłębiać i otwierać się na nowe wyzwania w charyzmacie, który został nam dany. Charyzmat zawsze jest żywy i aktualny. Wróćcie do źródeł. Wiemy, proszę księży, że wrócić do źródeł nie jest łatwo. Bo żeby wrócić do źródła, trzeba iść pod górkę. Trzeba iść pod prąd rzeki. A jeśli my jesteśmy w nurcie, i to całkiem nieźle zabezpieczeni, to iść pod nurt do góry nie jest czymś łatwym. Niektórzy spośród księży, wchodząc tu na piętro, już mają zadyszkę. A co dopiero do źródeł wrócić? Wrócić do źródeł. Do źródeł wody czystej. Czyli mamy wracać do źródeł naszej tożsamości zakonnej. Do momentu powołania. Do zachwytu nad miłością Pana Jezusa. Chyba psalm 42, ale tu już mogę się pomylić. Jak łania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Ciebie, mój Boże. Proszę księży, łania, wiemy, że to jest zwierzę, ale to jest takie zwierzę, że pije wodę tylko ze źródła albo przy źródle. Łania nie napije się wody z kałuży. Łania jest w stanie paść z pragnienia przy kałuży wody, a tej wody się nie napije. To jest niesamowite. Łania padnie przy kałuży wody, a tej wody się nie napije. Pije tylko czystą wodę. My mamy wrócić do źródeł. Mamy wrócić do czystej wody. Dzisiejszy świat, proszę księży, chciałby, żebyśmy pili wodę z kałuży. Żebyśmy pili brudną wodę. Dlatego nie jest czymś łatwym. Wrócić do źródeł powołania, do tożsamości, do naszej pierwszej konsekracji. To jest wielki wysiłek. Co to znaczy? Wrócić do źródeł? To znaczy wejść na drogę nawrócenia. Wszyscy potrzebujemy nawrócenia. Nie ma szans. A więc wrócić do źródeł, do historii, do tego, co było. A więc cieszyć się bogactwem tego, cośmy otrzymali, umieć z tego czerpać i otwierać się na to, co jest nowe. Dlatego Ojciec Święty mówi, co? Macie przeżywać swoje powołanie z pasją.
z radością, z zaangażowaniem, z pełnym poświęceniem. To ksiądz biskup Dajczak podczas konferencji, czterech konferencji przełożonych w Krakowie powiedział tak: gdyby nasze dzisiaj głoszenie Ewangelii było autentycznym głoszeniem Ewangelii, to inaczej by wyglądał Kościół. To mury Kościoła by pękały w szwach od ilości wiernych. Nasze głoszenie Ewangelii bardzo często jest opowiadaniem o Jezusie Chrystusie, a nie dzieleniem się świadectwem. My mamy dzielić się świadectwem. W naszych wspólnotach my sami staliśmy się specjalistami od opowiadania o Jezusie Chrystusie, ale nie od głoszenia Ewangelii. Dlatego, żeby naprawdę głosić Ewangelię, trzeba Ewangelią żyć. I my mamy ludziom opowiadać o tym, jak zmieniła Ewangelia moje życie, a nie jak zmieniła życie innych. To jest właśnie pasja. Człowiek, który żyje pasją, zapala innych ogniem Bożej miłości. Prawdziwy ogień daje ciepło. Prawdziwy ogień grzeje. A sztuczny ogień co robi? Tworzy nastrój. I często jest tak, że my w Kościele tworzymy nastrój, ale nie dajemy ciepła. Ten człowiek, który żyje pasją, daje ciepło Kościołowi. I następnie zobaczmy, co mamy z nadzieją patrzeć na przyszłość. Czasami mam wrażenie, że wiele wspólnot zakonnych przygotowuje się do ewakuacji. Tak jakbyśmy zaczęli się już powoli pakować. Zaczynamy zamykać domy, nie mamy pomysłu, tworzymy biznesplany, musi się wszystko zgadzać. Z nadzieją patrzeć na przyszłość. Co to znaczy z nadzieją? Z głęboką wiarą. A więc zobaczmy, to jest początek. A więc Ojciec Święty mówi: wróćcie do źródeł, radujcie się z tego, coście otrzymali, przeżywajcie codzienność z pasją, czyli zaangażowaniem. W zgromadzeniach żeńskich wiele wspólnot pasję utożsamiło sobie z krzyżem nawet. To nie chodzi o taką pasję. Smutku, pokucie i żałobie. I wreszcie nadzieja. I teraz Ojciec Święty mówi: to ja wam daję na początek. I teraz, jeśli my wrócimy do korzeni, do naszej tożsamości, do naszego charyzmatu, co mamy zrobić? Rozpoznawać. Czyli wrócić do rozeznawania. Zobaczmy, proces rozeznawania został niejako zapomniany w Kościele. Rozeznawanie. Opatrzność Boża dała nam takiego papieża, który jest jezuitą, a dla świętego Ignacego rozeznawanie to fundament. Mamy rozeznawać tego, czego chce od nas Bóg, i odpowiadać na znaki czasu w świetle Ewangelii i charyzmatu, który został nam dany. Rozeznawanie jest bardzo trudnym procesem. Dlatego, że rozeznawanie wymaga zatrzymania się, wymaga wejścia w głębie, wymaga analizy i dopiero konkretnego działania. My bardzo często jesteśmy przyzwyczajeni do rzeczy gotowych. Bardzo się cieszę,
jak widziałem, instrumentum laboris. To jest bardzo ważne. Ale niekoniecznie ten dokument musi stać się dokumentem kapitułnym. To jest podstawa do rozeznawania. Nieraz jest tak, że jest instrumentum laboris przygotowane, bilety na ostatni dzień kapituły wykupione, a tu nagle Duch Święty powiał. Pierwszy synod, który był naprawdę procesem rozeznawania, to był ostatni synod poświęcony młodzieży. Ojciec Święty zastosował metodologię rozeznawania. Bodajże po 5 wypowiedziach, 3 minuty przerwy i modlitwa w ciszy do Ducha Świętego. Modlitwa do Ducha Świętego. To jest bardzo ważne. Rozeznawanie. Czy rzeczywiście Bóg chce od nas tego? Dlatego w rozeznawaniu bardzo ważną rzeczą jest co? Gotowość do drogi. Naród wybrany to jest naród obłoku, naród rozeznawania. Pamiętamy, jak czytamy dzieje narodu wybranego. Obłok unosi się do góry, naród gotowy do drogi. Obłok opada, naród się zatrzymuje. Nie wiemy, co my mamy robić? Adoracja, rozeznawanie. Nie pójdziemy dalej. Jak stajemy w martwym punkcie? Zatrzymujemy się. Duch Święty na pewno wskaże drogę. Nie bójmy się, proszę księży, zatrzymać w drodze. Nie bać się decyzji trudnych. Może trzeba się zatrzymać w drodze i koniec. Bo tak Duch Święty chce, żebyśmy się zatrzymali. Może po to, żebyśmy ze sobą razem pobyli. Bo nam też brakuje czasu dla siebie. I teraz już mamy rozeznane i nagle kongregacja co mówi? Kontemplujcie. Stop. Jeszcze przemódlcie to, coście rozeznali. To jest niesamowite. Dlatego zobaczmy. Tu nic nowego nie powstało. O tym, o czym ja mówię. To wszystko było u waszego założyciela, świętego Wincentego. To był człowiek radości, to był człowiek pasji, miał nadzieję, rozeznawał i kontemplował. Był mistykiem. Zobaczmy, na wszystko mu mogło zabraknąć czasu, ale nigdy nie zabrakło mu czasu na modlitwę, na adorację, na Słowo Boże. Dlatego mógł stać się narzędziem w ręku Pana Boga. Bo bardzo często jest tak, że Pan Bóg jest narzędziem w naszych rękach. My, proszę księży, przyzwyczailiśmy się w Kościele do tego, że przestaliśmy słuchać Pana Boga. My zaczęliśmy zajmować się Panem Bogiem. I pewnie każdy z nas lubi zajmować się Panem Bogiem. Ja bardzo lubię zajmować się Panem Bogiem. Czytać o Bogu, poznawać Boga, studiować i tak dalej. Ale wiecie, kiedy mi jest najgorzej? Jak Pan Bóg zaczyna się mną zajmować. Wtedy nie rozumie. Kapituła to czas, w którym pozwalamy, aby Bóg zajął się nami. I możemy wiele rzeczy nie zrozumieć. A więc to jest właśnie ten proces. A więc kontemplujcie. Przemódlcie jeszcze wasze decyzje. Czy rzeczywiście tych decyzji chce Bóg? I później mamy co? Głoście. Dopiero jesteśmy posłani do świata. Zobaczmy, jaki to jest proces. Ten proces zatrzymania się w drodze jest bardzo długi i wymagający. Bo my przyzwyczailiśmy się do presji działania.
dopiero głoście. Ale jak mamy głosić? Mamy poznawać ten świat, w którym żyje dzisiejszy człowiek. Czyli sposób zupełnie nowy. Mamy głosić w dzisiejszym świecie jako młode wino w nowych bukłakach. Dla nas bardzo wymagające. Dlatego, że my przyzwyczailiśmy się w Kościele do duszpasterstwa zachowawczego. My bardzo często stosujemy ten model, że ludzie przychodzą do nas. Zamiast idźcie i nauczajcie, to my siedźcie i czekajcie. Ludzie do nas nie przyjdą, jeśli my do ludzi nie wyjdziemy. Naprawdę mnie nieraz, tak, nie mogę nieraz tego wyrazić, no bo wiadomo, bo ktoś by pomyślał, że o nim źle myślę, ale jak słyszę na ogłoszeniach nieraz duszpasterskich, rozpoczynamy w naszej parafii duszpasterstwo młodzieżowe. Chętnych zapraszamy w środę o godzinie 18:30 po mszy świętej. Nikt nie przyjdzie. Nikt nie przyjdzie. Jeśli my mamy gotowy program formacji, mamy wszystko poukładane i my tylko i wyłącznie istniejemy na ogłoszeniach, nikt do nas nie przyjdzie. No proszę księży, ja też nie chcę, żebym był gołosłowny, bo nieraz ktoś może powiedzieć, a co to biskup tam oderwany od życia i mówi? Proszę księży, w tamtym roku przekazałem jednemu ze swoich współbraci wspólnotę poakademicką. Młodzież w wieku 25-35 lat, po studiach. Zajmowałem się z nimi 4 lata. 7-osobowa grupka przyszła. Ojcze, czy ojciec by się nie zajął nami? Spróbuję. Na ile damy radę, to damy. Proszę księży, z 7-osobowej grupki wyrosła wspólnota ponad 120 osób, która wypracowała program spotkania i program formacji. Pięknie funkcjonuje. Ponad 120 osób. Od ubiegłego roku zacząłem się zajmować młodymi małżeństwami. Nie, to była jesień 2017. To już jest ponad rok. Przyszły do mnie 3 małżeństwa. Czy ojciec biskup by się spotykał z nami tak może raz w miesiącu? Spróbujemy. Proszę księży, dzisiaj w tej chwili jest to wspólnota 50 małżeństw. Najstarsze małżeństwo ma 4 lata. Spotykamy się raz w miesiącu. Wypracowaliśmy program formacji. Można wejść na stronę internetową wspólnotamłodychmałżeństw.pl. 50 młodych małżeństw. Wspaniali ludzie. To jest właśnie wyjście do dzisiejszego człowieka. Dziś, proszę księży, wszystkie gotowe plany i tak dalej nie wytrzymują czasu. Nawet w seminariach doszliśmy do tego, że mamy piękne, cudowne plany formacji, a niedługo formacja będzie indywidualna, będzie mistrz i uczeń. I w wielu zakonach już to jest. I teraz my mamy iść do tego świata. I teraz zobaczmy, co my mamy zrobić przede wszystkim. Na pierwszym miejscu wyjść z własnej wygody. To nie jest problem, proszę księży, że nam chodzi o to, żeby było dobrze. Tylko problem polega na tym, że nam chodzi o to, żeby było bardzo dobrze. I dlatego bardzo często jesteśmy rozczarowani. Nie potrafimy docenić tego, co otrzymaliśmy od Pana Boga. Dlaczego? Zobaczmy, mamy wyjść dzisiaj na peryferię dzisiejszego świata. Mamy wyjść do ludzi.
I dzisiaj musimy to nasze wyjście traktować jako Boże ryzyko. Nie bać się podejmować odważnych decyzji. Bo my pierwszą rzeczą, gdy cokolwiek robimy, to kto pójdzie, kto to utrzyma i jak to będzie funkcjonować. Jeśli to weźmiemy pod uwagę jako priorytet, to nic się nie zmieni w naszym życiu. Nasi założyciele rozpoczynali z pustymi rękoma. I zobaczmy, jakie dzieła powstały. A więc nie bać się Bożego ryzyka. I teraz takie trzy działania, które są bardzo ważne w życiu zakonnym. Pierwsze, porzucić to, co jest przestarzałe. To, co jest nieaktualne. Bo my bardzo często mówimy o tradycji stowarzyszenia. A ile lat ta tradycja ma? No przynajmniej ze 20. O, toć tradycja. Dopiero zwyczaj nie jest tradycja. Porzucić to, co jest przestarzałe, nieaktualne. My, proszę księży, nie mówię, że zawsze, ale często trzymamy się drugiej części modlitwy chwała Ojcu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tu nic zmienić się nie może, póki ja tu będę. Wszystko się może zmienić. A więc umieć porzucić to, co jest przestarzałe. Następnie zobaczyć to, co zostało zatrzymane. Może były jakieś myśli, może były pomysły, może były idee. Na pewnym etapie zaniechano. Wrócić do tego, co może zostało porzucone albo zaniedbane, zaniechane. Trzeba to zobaczyć. I następnie otworzyć się na to, co dziś. Pytać się o skuteczność naszej formacji i o sposób zarządzania naszym życiem. To są takie trzy przestrzenie. Zostawić to, co jest nieaktualne. Krótko mówiąc, nie wchodzić w sentymenty. Bo zawsze tak było. Ale czy to zawsze tak było, jest zgodne z Ewangelią. Pan Bóg, gdy powoływał Abrahama, Abraham miał 75 lat. I Pan Bóg powiedział, wyjdziesz z twojej ziemi i pójdziesz tam, gdzie ja ci wskażę. Pozostaw swój bezpieczny świat. Zaryzykuj. Uwierz w to, że to ja mówię do ciebie. Otworzyć uszy i serce na głos Boga. Są bardzo trudne działania. To jest zostawić tą przestrzeń, która dla mnie jest wygodna. Ja też musiałem zostawić wygodny świat. Zakonny. Gdzie miałem wszystko poukładane. W tej chwili nic nie mam poukładane. Ja naprawdę w tym momencie swojego życia wiem, jak wielkim darem jest wspólnota zakonna. To jest wielki dar Pana Boga. I teraz zobaczmy. Musimy też popatrzeć na te wszystkie dzieła, które gdzieś dostały zadyszki. Może one są dobre. Może do czegoś wrócić. Święty Benedykt mówi tak. Jak macie problem, który jest bardzo trudny, jest nie do rozwiązania, postawcie najmłodszego na środku, może Duch Święty przemówi przez niego. Jeśli chodzi o powołania, często tworzymy projekty powołaniowe. A zapytać się najmłodszych, jak oni, co ich zafascynowało, że przyszli do zgromadzenia. Trzeba się tego zapytać. Dzisiaj projekt powołaniowy to jest świadectwo każdego z nas. Naprawdę tych projektów nie potrzeba.
Jeśli każdy z nas będzie świadczył o miłości Pana Boga, do Pana Boga, do zgromadzenia i do ludzi, niepotrzebne są projekty powołaniowe. Szkoda makulatury, bo i tak tego nikt nie czyta. Bo mamy projekt, bo mamy plan. Ja też to przerabiałem w swoim zgromadzeniu. W Hiszpanii zawsze było planifikacjon i ewaluacjon, ale do realizacjon nie było nikogo. I my mamy to samo. Planowanie i ewaluacja. Mamy wielu też podpalaczy, bo zapalić ogień jakieś dzieło nie jest problem. Tylko najtrudniej drwa przynosić do ogniska. Potrzeba tych, którzy systematyczną pracą będą podtrzymywali te dzieła, które naprawdę są ważne. Dlatego, proszę księży, młode wino, nowy bukłak. Co to jest ten bukłak? Się zastanawiałem też kiedyś. Nie zawsze tak przyjdzie do głowy. I sobie tak uświadomiłem. Prawdziwy bukłak jest ze skóry. A skóra pracuje. A wiecie, jakie nasze polskie są bukłaki? Ze szkła. A szkło nie pracuje. Jak wino zaczyna pracować, to albo jest ta rurka, a jak nie, to wysadza korek, wina nie ma, a w bukłaku zostaje. Struktury musimy dostosowywać, zmieniać. Dlatego dokument mówi, nie ma odnowy życia zakonnego bez zmiany struktur. Koniec. Musimy zmieniać struktury, nie wiem jak. Musimy to rozeznać. Co będzie najlepsze dla nas? Dlatego zobaczmy. A wino? Wino zawsze jest musujące. Świeże wino. Dlatego zobaczmy często we wspólnotach. Młodzi przychodzą, zderzają się z bukłakiem ze szkła i jedynym rozwiązaniem jest z powrotem wyjście do świata. I tu jest problem. Gdy kiedyś ze współbraćmi się spotkałem i żeśmy rozmawiali. Co cię uderzyło, że wstąpiłeś do zgromadzenia misjonarzy klarytynów? Na pierwszym miejscu życie braterskie, wspólnota. Autentyczna wspólnota. Pytam się prowincjała, z czym masz teraz największe problemy? Z życiem wspólnotowym. Może dlatego nie ma powołań. Przestaliśmy przyciągać. Staliśmy się indywidualistami życia zakonnego. I każdy z nas coraz bardziej uniezależnia się od wspólnoty i uniezależnia się od Pana Boga. Co nam grozi? Że po prostu będziemy starymi bukłakami. Faryzeusze. Stare bukłaki przestały pracować. Dlatego zamknęli się na Słowo Boże. Nie odczytali czasu nawiedzenia. I jaki efekt był końcowy? Zostali sami. To jest ostrzeżenie, że staniemy się faryzejskimi bukłakami, które zamknięte są na działanie Ducha Świętego. I te bukłaki mogą zostać same ze sobą. Wystarczyłoby 10-15 lat, jakby nie było w ogóle powołań do zgromadzenia, do stowarzyszenia. Wiecie, jakby wyglądało życie? Byłoby nie do zniesienia. Byłoby nie do zniesienia. Dlatego zobaczmy, Jezus daje nam pewną nowość, otwartość. Jezus mówi co? Duch Pański spoczywa na mnie i posyła mnie, abym głosił Ewangelię. My mamy być ludźmi, którzy działają w Duchu Bożym. Mamy być ludźmi Bożego posłania. Dlatego to jest bardzo ważne. W mocy Bożego Ducha mamy iść.
Jezus idzie w mocy Bożego Ducha. I zobaczmy, do kogo jest posłany. No właśnie. Do tych ubogich, do więźniów, do niewidomych. My do tych ludzi jesteśmy też posłani. Do więźniów, niewidomych dzisiejszego świata. Zobaczmy, dla Jezusa nie ma utartych schematów. Dla Jezusa nie ma zawsze tak było. Jezus pozwala ludziom błądzić, ale przyjmuje każdego człowieka. Jezus pozwala zbliżyć się ludziom trędowatym do siebie, ale On do nich też wychodzi. To jest bardzo ważne. Dlatego zobaczmy to, co mówi Ojciec Święty. Jesteśmy pasterzami. Pasterz ma być z przodu, pośród i ma być z tyłu. Więcej będzie w drugiej konferencji. Ma być widoczny. Ma być tym, który jest pośród ludzi. Dzisiaj też myślę, że taka pułapka, w którą my wpadliśmy w Kościele, my staliśmy się, proszę księży, z całym szacunkiem dla was i dla siebie, Kościołem nauczającym, a przestaliśmy być Kościołem słuchającym. Przestaliśmy być Kościołem towarzyszącym i przestaliśmy być Kościołem głoszącym Słowo Boże, które prowadzi do osobowego spotkania z Jezusem. My staliśmy się Kościołem nauczającym. To jest po prostu to, co się stało z faryzeuszami. Oni tylko zaczęli nauczać, przestali słuchać. Jeśli Kościół przestanie być Kościołem słuchającym, zamknie się sam w sobie. Stanie się starym bukłakiem, niepotrzebnym. Dlatego zobaczmy, że to, co jest, stanowi bukłak, to jest Ewangelia, Konstytucje, Dyrektorium i Zwyczajniki. To jest bukłak. Ewangelia zawsze pracuje, zawsze jest nowa. Konstytucje czasem przerabiamy. Dyrektoria dostosowujemy, a zwyczajniki zmieniają się zależnie od sytuacji. To jest bukłak. To jest właśnie to, co powinno stanowić pewne ramy. Dlatego młode wino w tych ramach może oddychać, a nie jak szampan wybijać do góry. Dlatego bardzo ważne jest otwarcie na nowe struktury. Otworzyć się na nowe struktury. Nowy sposób życia. Zarządzania wspólnotami. Bardziej ewangeliczne. Wiemy, że na pewnym etapie też przełożeni stali się administratorami wspólnoty. Kiedyś przed soborem w jednym zakonie ktoś mi mówił, że posługę przełożeńską nazywano zarządzanie trzodą. Do zarządzania trzodą chętnych nie było, nie brakowało. Każdy chciał zarządzać trzodą. Po soborze służba wspólnocie. Chętnych nie ma. Nie ma chętnych do służby wspólnocie. Tak czy inaczej ja nazywam, że przełożeństwo to jest praca sezonowa, którą trzeba dobrze wypełnić. Prędzej czy później wykopki następują. I trzeba się z tym pogodzić. To jest praca sezonowa, którą Pan Bóg mi daje i ja mam jak najlepiej uprawiać glebę, którą otrzymałem. Następny przejmuje. U jezuitów to jest mądrze pomyślane. Kończy przełożeństwo, zostaje w tej wspólnocie i zajmuje ostatnie miejsce przy stole. I to jest bardzo ważne. Dlatego otworzyć się na nowe struktury. Następnie musimy wiedzieć, że odnowa porusza serce i porusza struktury. Czyli musi nastąpić poruszenie serca. I wreszcie odnowa bez zmian struktur nie zmienia życia. Dziś
kontroluję czas. Nie chciałbym przesadzić, bo materiału nie wyczerpię, a słuchaczy mogę. Dlatego to, co żeśmy powiedzieli, Kościół prosi nas o zmiany. Odłożyć przestarzałe struktury, które nie są przydatne. Sięgnąć po nowe bukłaki. Kościół przypomina piękne zdanie. Każdy ustabilizowany system ma tendencję do opierania się zmianom, by utrzymać swoją pozycję. Każdy ustabilizowany system. Dlaczego? Bo jest dobrze. Ale godzimy się za to na nielogiczność, nieprzezroczystość, nie dostrzegamy konfliktów, idziemy na kompromis. Dlatego Stolica Apostolska mówi, za dużo jest odejść życia zakonnego. No i właśnie, to jest tak samo i ile jest przejść z zakonu do diecezji. Wszyscy myślą, że diecezja to jest ziemia obiecana. To najpierw niech trochę popracują na tej ziemi obiecanej. Zobaczmy, często, dużo jest tak. Dlatego ja jak gdyby na przekór zostałem ze wspólnotą swoją. I w tym czasie dwóch moich współbraci odeszło do diecezji. I nagle tam się okazuje, że pracują. Nagle się okazuje, że pracują. Szok. Niesamowicie. Dlatego zobaczmy, co jeszcze w naszym życiu trzeba zmienić. Brak rozeznawania nieraz motywacji powołania. Zbytnie zatroskanie o administrację. Często zbytnie psychologizowanie życia z całym szacunkiem dla psychologii. Następnie brak łączności z diecezją. Ojciec Święty Franciszek mówi diecezjalność. Diecezjalność. Jesteście w diecezji i macie diecezję ubogacać swoim życiem, charyzmatem. To jest bardzo ważne. Zakon jest bogactwem diecezji, ale mamy z tym problemem z obecnością w życiu diecezji zakonów. Jest problem. Bardzo często nie uczestniczymy w życiu diecezji, wydarzeniach. Są nieraz uroczystości diecezjalne. Przypomniałem swoim współbraciom o tym, jak otrzymywaliśmy parafię od biskupa i biskup by się zapytał, czy ojciec prowincjał zobowiązuje się do tego, że zakon będzie uczestniczył we wszystkich uroczystościach diecezji, dostajecie parafię. Obawiam się, żeby podpisał własną krwią. Dzisiaj ze świeczką szukać na uroczystościach. Nie ma nas. Po prostu nie istniejemy. Mamy swoje dzieła, swój plan, swoje życie. W archidiecezji wrocławskiej uroczystość 2 lutego. Diecezja przygotowuje katedrę, wszyscy są biskupi, całe seminarium, obiad na 300 osób, pięknie wszystko przygotowane, 400 sióstr, 70 zakonników na 250. Pozostali z gromnicą po klasztorze chodzą. To jest nasz problem. A papież mówi, jesteście sercem Kościoła. Serce nadaje się do kardiologa. To są nasze problemy. Nie ma naszej wzajemnej współpracy. Nie ma poczucia diecezjalności, łączności z Kościołem lokalnym. Dlatego Kościół przypomina, musimy zastanowić się nad naszą formacją. Jak wygląda nasza formacja?
Formacji nie wolno improwizować. Formator to ten, który jest doświadczony w poszukiwaniu Boga. Nie ten, który ma kwalifikacje, nie ten, który ma studia, kompetencje. Człowiek, który poszukuje Boga. To jest prawdziwy formator. Doświadczony w poszukiwaniu Boga. I szczególną uwagę trzeba zwrócić na formację permanentną. Mówi się, dużo mało robi. Nie wystarczą kursy, nie wystarczą spotkania jubileuszowe, nie wystarczy tak zwana turystyka religijna do miejsc założyciela. Nie wystarczy. Dlatego co jest ważne? Jeśli ja nie zrozumiem, że formacja permanentna to jest moje życie, to żadne spotkania i kursy nie pomogą. Jeśli ja nie przejmę się swoim zbawieniem i swoim rozwojem duchowym. Możemy robić wszystko. Cudowne odnowy duchowości palotyńskiej. Ale jeśli ja tego nie zrozumiem sam i nie będę przekonany, nie da rady. I wreszcie, co jeszcze? Na koniec Kościół przypomina o geniuszy kobiety. A więc kobieta, która stanowi piękno Kościoła i uczestniczy w naszym życiu. To też trzeba przemyśleć. Nie może być jakiejś fobii wobec kobiecości i często to zaangażowanie kobiet jest bardzo ograniczone. Ojciec Święty powiedział, gdy Kościół utraci kobiety, grozi mu bezpłodność. To jest też w naszym życiu. Nasze relacje do kobiet. Bardzo ważne. To jest, proszę księży, tych kilka myśli na kanwie tego, co było. Przepraszam, że nadwyrężyłem waszą cierpliwość, ale myślę, że to są takie fundamentalne rzeczy, które daje dzisiaj Kościół nam wszystkim. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.